Wrocław odwiedził dziś profesor Byung-Kwon Chong z Uniwersytetu w Seulu, który przy pomocy własnych asystentów przetłumaczył pana Tadeusza na język koreański. Nasz reporter Łukasz Ciona spotkał się z profesorem, poprosił nawet o przeczytanie inwokacji po koreańsku. Byung-Kwon Chong studiował polonistykę w Berlinie i Krakowie i to właśnie tam zapałał miłością do Adama Mickiewicza. W trakcie przekładu pana Tadeusza najwięcej problemów sprawiły mu opisy przyrody. Szczególnie dla mnie bardzo trudno tłumaczyć nazwę roślin i drzew, bo w ogóle nie ma w Korei takich roślin albo drzew. Nad przykładem profesor Chong pracował wraz z kilkoma asystentami 2 lata. Teraz dzięki jego pracy polska literatura piękna może stać się w Korei popularna, przekonuje. Nasi pracownicy naukowi ciągle tłumaczą dzieła literatury polskiej i teraz coraz więcej Koreańczyków interesuje się literaturą polską. Profesor Chong do Wrocławia przyjechał w ramach programu Visiting Professors i wygłosił 3 wykłady na zaproszenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Jak mówią jego pracownicy, tłumaczenia profesora Chonga przekonują, że polska literatura XIX-wieczna może być zrozumiała pod każdą szerokością geograficzną. Literatura polska nie jest hermetyczna, ona jest trudna do przełożenia, ale czytelna także dla obcokrajowców. Przy okazji wizyty koreańskiego profesora o znajomość narodowego dzieła zapytaliśmy młodych wrocławian. Jak było widać i słychać, sporo z niego pamiętają. Litwo, ojczyzna moja, to ty jak zdrowie. Tyle cię trzeba cenić, nie? Ten tylko się dowie, kto cię stracił. A na koniec inwokacja w języku koreańskim. 리토냐 나의 조국이여 잘 있었느냐 너를 잃었을 때 비로소 너의 소중함을 알 수 있다니 오늘 내가 너의 아름다움을 보며 노래하는 것은 너를 위하고 있기 때문이리니